Dzisiaj wyjątkowy dzień, dzień kadeta. Zatem mamy wyjątkowych gości. Przybyli do nas prosto z Krakowa, czyli kilkanaście kilometrów od naszej miejscowości. Witam zatem panią Małgorzatę Koszarek, kustosza Muzeum Armii Krajowej generała Emila Fildorfa w Krakowie. Witam również pana Mirosława Bracha z działu edukacji i promocji Muzeum Armii Krajowej generała Emila Fildorfa w Krakowie. Dlaczego powiedziałam, że jest to dzień dla nas wyjątkowy? Bo wiem, że państwo przygotowali tutaj dla nas i wykłady, i grę terenową, nazwijmy ją tak, ale zanim do tego przejdę, to chciałam zapytać, czym jest Muzeum Armii Krajowej w Krakowie? Muzeum Armii Krajowej w Krakowie jest miejscem wyjątkowym, przede wszystkim dlatego, że jego geneza sięga już przełomu 89-90 roku, kiedy zmieniał się ustrój. A co najważniejsze, założyli go z własnej inicjatywy autentyczni żołnierze Armii Krajowej, którzy swoje eksponaty, bardzo często broń, trzymali w domu. A muszę wam powiedzieć, jeżeli nie macie takiej świadomości, że za takie eksponaty, za taką broń czy ulotki UB rozstrzeliwało, to groziła kara śmierci. Więc te rzeczy, które są u nas w muzeum, zostały zebrane, zabezpieczone, przechowane w skrytkach przez żołnierzy Armii Krajowej. I można powiedzieć, że to jest chichot historii, bo w 90 roku, przełom 89-90, muzeum powstawało, miała być dwumiesięczna wystawa i została zrobiona, nie zgadniecie, w dawnym Muzeum Lenina na ulicy Topolowej 5. I tak, chichot rosł, faktycznie. I przez 10 lat społecznie prowadzili je żołnierze Armii Krajowej sami z własnych środków funduszy, a dopiero ta historia tego naszego muzeum, taka jak gdyby sformalizowana, zinstytucjonalizowana, sięga roku 2000, kiedy po tych 10 latach trudu, formalności prawnych, żołnierze Armii Krajowej, którzy najpierw byli w oddziale krakowskim, to takie środowisko kombatanckie, a później, żeby prowadzić to muzeum społecznie, założyli fundację Muzeum Historii Armii Krajowej i fundacja przekazała kilka tysięcy eksponatów na rzecz gminy Kraków, która jest między innymi organizatorem muzeum. I teraz jest to taka jednostka miejsko-wojewódzka podlegająca sejmikowi i urzędowi miasta Krakowa. Więc to jest niesamowita specyfika, bo powstało to muzeum dzięki żołnierzom Armii Krajowej. No teraz z tej grupy to już praktycznie mamy tylko jednego żyjącego pana, a tak no to już wszyscy odeszli na, tak to mówią, wieczną wartę. Czy jest możliwość spotkania z taką osobą państwa w muzeum? Teraz no to ze względu na wiek mamy na przykład kilka dni temu dzwoniłam do pana, który skończył 12 kwietnia 101 lat. Ale on już się porusza na wózku inwalidzkim, jest to ciężko. Teraz nawet wdowy po żołnierzach Armii Krajowej mają po 90 parę lat. Znaczy, cieszymy się, że to jest w ogóle bardzo ciężko. Owszem, tam czasami telefonicznie można się skontaktować, ale oni, no to już jest też i choroby takich aktywnych, no to już niestety to nie mamy. Odwiedzamy ich w domu, to jeszcze te stare znajomości, po prostu czy tam dzwonią do mnie, kontaktujemy się i tak, to tak porozmawiać jak najbardziej, czy przyjechać do nich, ale oni już raczej już nie opuszczają domu ze względów tak mówię, wszystkich przyczyn chorobowych. Bardzo dziękuję. Teraz do pana pytanie. W jaki sposób muzeum przybliża młodzieży tą historię Armii Krajowej? Muzeum Armii Krajowej ma bardzo szeroki wachlarz zajęć edukacyjnych, warsztatów edukacyjnych, które kierowane są do
Począwszy od najmłodszych, przychodzą do nas nawet grupy przedszkolne, klasy wczesnoszkolne, wszystkie klasy szkoły podstawowej, uczniowie szkół średnich, studenci. Kierujemy również naszą ofertę dla osób dorosłych, seniorów. Również muzeum jest dostosowane, żeby prowadzić zajęcia edukacyjne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. A jaki to typowy dzień właśnie pana pracy? Mój typowy dzień to, można powiedzieć, że to jest tak ciekawie, że nie można powiedzieć, że mam typowy dzień. To jest uzależnione od obowiązków, które pojawiają się w danym dniu. Jeżeli jest to dzień taki, mówię, mówiąc, edukacyjny, no to poranek jest to przygotowanie się do warsztatów, przeprowadzenie te warsztaty, no później z czynności, żeby uporządkować po sobie. Dobrze, to tak, również angażuję się w inne działania tutaj zlecone przez dyrekcję, kierownictwo muzeum. To był taki dzień właśnie stacjonarny. Często też wychodzimy z naszą ofertą poza mury, poza siedzibę muzeum. I tak dzisiaj jest taka może troszeczkę namiastka tego przeprowadzania zajęć edukacyjnych, prelekcji, wykładu z grą wielkoformatową. Również prowadzimy zajęcia, czy będziemy starać się, prowadzimy i będziemy starać się to rozwijać, prowadzić zajęcia w terenie, na szlakach historyczno-krajoznawczych, które wytyczone są właśnie przez pracowników z działu historycznego naszego muzeum, na miejscach walki, działalności oddziałów partyzanckich Armii Krajowej. I to jest kiedy nasilenie ich działalności przypada na 1944 rok, na czas realizacji zadań w ramach akcji Burza. Co radziłby pan?